polować na potwory to tylko przy słabej widoczności. Spokojnie, szefie. Wynająłem najlepszych łowców ratarów w układzie. No dobrze, jedynych pozostałych w układzie. W porządku, zobaczmy. Król Prana zażyczył sobie dorosłych ratarów. Gotowy na to, Chui? No cóż, zaraz się przekonamy. Łapmy je, zanim zjawi się tu ktoś inny. Mam co do tego złe przeczucia. Tylko co do tego? U mnie cała ta planeta wywołuje złe przeczucia. Wypatrujcie! Wszelkich poza naszymi, młocie lacerowie. Chyba coś widzę! Gdzie on się podjął? Był tu samo mnie! Przestańcie tak hałasować! No to na każdego przypadnie o wiele ciekawsza premia. Szefie! Tu na górze! Żyjemy! Dzięki mnie. Głupie ratary musiałyby być o wiele szybsze, żeby mnie dorwać. Nie ciebie nazwałam głupim. Miałam na myśli innego ratara. Tego zezowatego. Chyba straciłem wszystkich z oczu. O! Widzę jakiś ruch przed sobą. To wy? To nie wy! To ratary! Kupa ratarów! Jeśli mnie słyszycie, rzucam to! To zbir regenta Sol Kulbisa. Nic dziwnego, nie przepada za bardzo za królem Prana. To wyżej jest wyjście. Musimy się dostać na powierzchnię. Tu zbyt łatwo nas dopaść. Zabieraj ode mnie te maski. Czuję, że na długo go to nie powstrzyma.
Poszukam dla was jakiejś drogi na górę. Zmyje mnie! Możesz przekierować tę wodę? Może się przydać. Dzięki, Chui. Chodź, już niedaleko. Wyglądają na głodne. Nie szkodzi, dopóki nie mają ochoty na nas. Zaczynam się naprawdę zrażać do tych stworów. Świetnie, wynośmy się stąd. To, że ktoś tu był przed nami, czuj. Jak myślisz? Podzielą się z nami, co? Nie mamy szans się zbliżyć, dopóki ta wieżyczka strzela. Musimy wejść wyżej. Możemy podejść bliżej. Ratar, spróbuj odstrzelić jeden z zamków na klatce.
Zobaczmy, czy wypuszczenie ratara nam pomoże. Jeden problem i zrodziło nowy. Jeśli ucieknie, skończymy jako karma dla bar. Tak, na te nacki naprawdę lepiej uważasz. Dobra, czuj, to jeszcze tylko dwa. Naprawdę wszystkie muszą być żywe?